Siemaneczko, w 47 części Let's Play Mad Max kontynuujemy wątek główny, czyli musimy znaleźć tą dziewczynkę Glorię bodajże, tą córkę nadziei. Ale zanim to zaczniemy, wskoczyło mi po uruchomieniu oczywiście gierki, że mamy wszystkie archanioły. Ja ostatnio właśnie w zasadzie rozwinęliśmy silnik na maksa, więc pewnie to są konsekwencje tego. Zajbuczej sile, no... To wiem, może sobie wybierzemy jakąś nową furę. No zbliżamy się do końca gry, no to czuć ewidentnie. Może coś tam jeszcze sobie dobierzemy. Chociaż tą co mamy, czyli na podstawie tej karoserii też jest naprawdę fajną furą. Przeglądałem sobie również osiągnięcia i zastanawiałem się, dlaczego nie mam osiągnięcia za rozwój maksa na 100%. Ale przecież ja nie wszystko wykupiłem z tych umiejętności, nie? Ja je tam trochę odrzucałem. I czołg. Bo stwierdziłem, że nie są mi potrzebne, ale teraz mamy tyle złomu, więc ja tu się nawet nie będę zastanawiał, kurde, gdzie to jest? Umiejętności, czy coś brać, czy nie, wykupujemy wszystko. Po prostu mamy kasę. To cofanie się do tego menu jest wkurzające i bezsensowne. Bardzo irytujące, jak się próbuje kilka umiejętności wykupić naraz. Ale zrobimy sobie dla osiągnięcia, nie? I może jakieś nowe ciosy tam Maxiu nam pokaże, zobaczymy. Zwłaszcza, że jesteśmy w gnieździe szakali. Już raz z nim byliśmy, tylko od innej strony. No pewnie się szakale wkurwią, jak znowu nas zobaczą, nie? Pewnie tak. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie, wszystko jest zrobione, nie? Osiągnięcie niby jeszcze nie wpadło. A tutaj, czemu ja nie mam tego? Oczywiście, że dawaj. O, i wpadło, maksimum. Dobra, czyli mamy na full. No i zajebiście. Dziwne, że pięści nie miałem rozwiniętych. Dobra, dobra, dotrzyj do wykopalisk. Spoko. Spróbujemy tam jakoś dotrzeć. Teraz jesteśmy od innej strony tutaj. Wejściem wyszliśmy. Prawo niby pocisnąć. A tutaj są drzwi już. Tak się zastanawiam. I'm going alone. Wait here. Tak. But keep alert. Understood. To z naciskiem na czujność, wiadomo. Tutaj mam, ale nie, to ten złom musi być gdzieś niżej. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Miejmy nadzieję, że znajdziemy ten złom, bo to też jest chyba osiągnięcie jak za zebranie wszystkich tych pierdów z mapy. No, tu jest właśnie woda. Ja używam latarki. Dobra. Tu musimy zejść na dół. O! Lara. Winda pieprzona. Szlakby to. No jest, oddalamy się od fury, nie? To może być dość spory problem, jak będziemy stąd spieprzać. No ale dobra, przynajmniej odcinek będzie mało ważył, bo ciemne kolory w ogóle. Dobra, tutaj nic więcej nie ma. No wiadomo, że oni... Oni tutaj nas obserwują. Myślę, że już dokładnie wiedzą, że tu jesteśmy. O Jezu, ile to jest złomu do zebrania, masakra. Trzeba w tych kiblach patrzeć, czy coś tam nie jest pokitrane, nie? No kurde, ja się potem tutaj nie będę wracał po to. No, tutaj nic nie ma, tutaj coś jest. Powinien jakiś szakal z tego kibla wyskoczyć, nie? Powinien jakiś, albo za drzwiami coś powinno być, ale nie. Dobra, to jest tylko 12 sztuk złomu. Strzępków już historii nie będzie, bo zebraliśmy wszystkie. Tu mamy drabinę. Może nie skaczmy tak na te platformy. No kurwa, właśnie dlatego. Aha. Oh,
fine. Stay with the car. No tak myślałem, że to się skończy, no. Tak myślałem, że to się skończy. Połakomią się najpierw na tą furę. Zwłaszcza, że ostatnio spieprzyliśmy. Więc teraz chcą nam odłączyć środek lokomocji. Szukam złomu, ale nie, dobra, tutaj niczego więcej nie ma. Dobra. Kiedy teraz wyskoczą? Pewnie zaraz wyskoczą, bo już fura odjechała, więc nie mamy jak uciec, musimy walczyć, nie? Więc jesteśmy naprawdę bardzo łakomym kąskiem. Dobrze, że jest amunicja. Bardzo mnie to cieszy. Aha, możemy iść... A, musimy iść na górę. Dobra, to chodźmy na dół. Prawdopodobnie na dole będzie ślepy zaułek. Chociaż Max mówił, żeby zejść głębiej. Ale nie, tu jest ślepy zaułek, jest złom. Tak jak myślałem. Tak jak myślałem. Coś tu jeszcze jest zakitranego? Nie. Tak, w sumie ostatnio mi się skojarzyło. Już jakiś czas temu oglądałem kilka odcinków Rage'a drugiego. Na Uroya i tam było właśnie Avalanche i jakieś inne studio. I Uroya mówił, że Avalanche nie, bo znowu najebali tych takich mini bierdół, gdzie to trzeba robić poza odcinkami. Natomiast drugie studio, które też brało udział w tej grze, nie pamiętam nazwy, no to zrobiło kawał dobrej roboty, ale nie, Avalanche z tymi pierdołami to nie. Witam, panowie. Zabawimy się? Wiedziałem, że nie uprzecie się takiej zabawy. O nie, 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 nie. Wydawek go. Dobra. No i po krzyku. Jeszcze tam? Dychasz? It's safe now, kid. Dlaczego ja latarkę wyłączyłem? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Zanim podejdziemy do tej dziewczynki... Złom. Gdzie jest złom? Nie ma tu żadnych fantów? Serio? Czy ja jestem ślepy? Tu jest coś żółtego, więc może będziemy tędy wychodzić. No come on. To jesteś ty? Hey, hey, hey. You know, if there's another one. Down here. With that name, Glory. No! Take him. Down there. Okej. Okay. Kurwa, zdziwiłem trochę, bo właśnie tak myślałem, że nie. Must keep looking for the child. Dobra. Nowe kopiątko. Ojej, dobra. Odsuńcie się, bo szkodzę, panowie. Nie róbcie żadnych numerów ani gwałtownych. O kurwa, zajebiście. Pewnie nie trafię za pierwszym razem. Nie róbcie żadnych gwałtownych numerów, panowie, bo jestem nerwowy. Nie lubię takich otwartych przestrzeni, bo ja tu mogę przegapić gdzieś złom, nie? A bardzo bym tego nie chciał. Bardzo bym tego nie chciał. Wiem, że tam muszę zajrzeć spokojnie. Ooo, potężna konstrukcja, ciekawe. Będziemy uciekać tędy, bardzo możliwe. Ale się przemieszczają. Dobra. Nie widzę tu nigdzie złomu. A co ja mam tu zejść na dół? Kurwa, myślałem, że wystarczy, że podejdę, nie? O,
myśli, to naprawdę głęboko schodzimy. Nie podoba mi się to. Patrząc na stabilność tej konstrukcji, to... przynajmniej sporo złomu tutaj jest. To już mi się podoba, nie? Już trochę złomu zobaczyłem, już jestem zadowolony. Szakali nie ma. Raczej znaczy nie ma, to obserwują mnie ewidentnie. Ciekawe, czy zawsze za trzecim razem ją znajdziemy, czy będę miał fartę i na przykład za pierwszym razem trafię. Wątpię. A tu nie będzie nikogo, tak? Wyjątkiem szakala. Wyciągnę. Czy lina tam jest? Znaczy, że tam ktoś poszedł, ale chyba nie wrócił, nie? Się zasypało, właśnie. Dobra, czyżbyście teraz czekali tutaj na górze? Jakiś komitet powitalny? I tędy nie przejdę. Nie, na razie jest cisza i spokój. Ale tak ma to wyglądać, nie? Tak to ma wyglądać, na opuszczoną miejscóweczkę. Patrz, czy złom tutaj jest, nie? Dobra, tutaj już słyszymy tych frajerów. Siema, jak tam się bawicie? Dobrze, że tarczowników nie ma, nie? To są najgorsze jednostki, najciężej się z nimi walczy. I jeszcze druga jednostka, ci co rzucają tymi grzmotami, nie? Powiem, oni też są niebezpieczni, jak jest grupa przeciwników. Oni gdzieś z tyłu ostrzeliwują nas. Dobra, mamy tu trochę złomu. Nieźle. Jeszcze dwa elementy. Dobra, to przy tamtej trzeciej dziurze pewnie będą. Pewnie tutaj też nie będzie nikogo, albo będzie ktoś inny. No właśnie. A, wracaj do roboty. Nie przeszkadzam. W trzeciej zmianie. O, ty w mordę. Źródło hałasu. Mam nadzieję, że nie złapali Chambaketa z naszą furą. Tam jest przejście. A tu trzecia dziura, co nieaktualne to jest? Dobra, zbadajmy to źródło. Może jakiś większy przeciwnik się pojawił, nie? A tam jest otwarte. No spoko. Ale tutaj trzecia dziura gdzieś była i co się z nią stało? Ona pewnie się zawaliła, nie? Czy co jest z nią zrobione? Jest ta amunicja. Mamy woda? Nie, mogę tu... mogę tu zejść. Spoko, mamy tutaj złom, spoko. Opłacało się tu przyjść. Jest jeden frajer z bronią. Ale spokojnie, zaraz sobie z nim poradzimy. Kurwa, fajny toporek ma nawet. Dobra. Dobranoc. Dobranoc, panowie. I powinno też osiągnięcie zaraz wpaść, nie? Tak jest. Dokładniej się nie da. No, zdecydowanie. Idealnie pasuje. Kurde, w sumie nie poszedłem tam, gdzie mnie quest wskazywał, nie? To jest ona? Nie. Dobra. Jednak, okej, czyli muszę iść tam, gdzie questik. Nie ciśnie, ale spoko, mamy złom zebrany i osiągnięcie wpadło, więc zajebiście. Zajebiście. Teraz musimy się tam przedostać. Ciekawe, czy tu spotkamy wreszcie jakiegoś bossa. Myślę, że tak. Myślę, że tu będzie taka dużo większa rozpierducha niż ostatnio. Bo szczerze mówiąc, ostatnio to nie było żadne wyzwanie. Był klimat,
Ale nie było jakiejś potem ciężkiej walki, a szkoda, nie? Aż miejscówka się prosiła. Uuu, dlaczego on jest martwy? Whole place caved in. Miejscówka się prosiła o ciężką walkę. Myślałem, że ta lina jest do tego szkieletu przyczepiona, nie? Przecisnąłby się tamtędy. Gotta be another way to get to her. Dobra, dawaj. Szakale to pracują w szkodliwych warunkach, nie? Zwłaszcza dzieci. Your mama's name is Hope. She's got red hair. Dobra, to jest ona. Od razu lepiej do tekstura wygląda. Mom alive? She is. She's waiting for you. Tylko teraz będziemy musieli uciekać z balastem na plecach, nie? Kurwa, tego nie przemyślałem, dobra. Gloria. Może? Doktora Dementusa. No ta. A i nie mogę biec, nie? Oj, to pewnie do żadnej walki nie dojdzie, chyba że Maximus zrzuci na jakiś czas, nie? Podczas walki. Kurwa, kawał drogi mamy tak ogólnie, żeby stąd wyjść, bo trochę zeszliśmy pod tą ziemię. You know how to get out of here? No, yeah. It must be. Musi być, zawsze jest jakieś wyjście. Tam jest... Tam już pewnie czeka komitet przywitalny, mam takie wrażenie, nie? No jeszcze ich nie widać, ale... Myślę, że tam czekają. Pewnie Max powie, żeby się schowała. No. Właśnie tam była taka brama. O tak, mamy tutaj... Wielkiego pana, którego trzeba rozpieprzyć. Szpica, co to jest szpica? Dawać go tu, bracia, złamie mu kark. Szpica prowadzi w ciemności swój oddział szakali wojowników. Jego formacja budzi lęk i szacunek, on sam zaś jest jej najpotężniejszym wojownikiem. Wśród swoich podwładnych budzi respekt, a przeciwników zmienia w karaluszą breję. A ten, ciekawe, kompendium. Dobra, miej się, chodźmy. Ciekawe, czy już mam z kompendium wszystkich przeciwników odblokowanych. Dawać jakaś broń. Oj, właśnie. A oni nie mają broni, nie? Mam pionasów rozpieprzymy. Ale dzięki, że podstawiliście mi furę. Na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Nie? Czarniak nożem elegancko. Chociaż noże może zostawię na tego frajera. Mu HP by szybko topniało, dokładnie. Pięknie. Elegancko, no. Zostało nas tutaj dwóch, panie szpica. Dobra, dawaj karniak nożem. Świetnie. Kolejny karniaczek. O, posiłki przyszły. Ej, tam nie, to nie jest broń. O, tutaj ma broń. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj ten toporek. Dobra. Kurwa, tam była egzekucja. No i chcę zrobić egzekucję w frajerzy. Dobra.
Chodźmy tak blisko, że zaraz zamachnie dobrze. Dobra. No chodź tutaj na środek, no come on, dawaj. Dawaj mordo, no. Dobra, nie muszę odkładać tym. Dopóki nam się nie rozleci ten toporek. Kurwa. Szybko się rozleciał. Nie, te małe gnoje są, nie? O kurwa. Dobra, nie wstawaj. Kurwa, nienawidzę ich, są bardzo upierdliwi. Dobra, robi szarże? Tak. Panie szybki, no dawaj na kontrę. Dobra. Zostałeś sam? Chyba tak. Oj, nie, tu. Kurwa, spieprzyłem trochę. Dawaj karmiak nożem. Dobra, ostatni już poszedł. Cholerę. Dobra. Pięknie. Trochę nie widzę tego, ale dobra. Elegancko. Bierz łup. Tak, możemy stąd spadać. W trybie natychmiastowym. Come on. That's our ride. Dokładnie. Lepszego nie będzie, niestety. Dawaj, bierz ją, Max. Come on. Muszę trochę szybciej. No nie, mów mi, że nie możesz z nią biec, no. Dawaj ją do tego wozu i sam się tam wgramol. Spieprzamy stąd. Dobra. Yes. Back to mama? Tak yes. Jest. Jest gdzie usmażyciela? Ta usmażyciela powinna być. O Jezus Maria, dobrze, że to się nie zawaliło jakimś cudem. Nie mam dopalacza. Ciekawe, czy oni nie, no już pewnie wiedzą, że to ja jestem w tej furze. W dobrą stronę jadę, mam nadzieję, że tak. The old man with the star. He your papa? He was an old man. And he was friend to me. No, daddy. Why's your mama stay behind? Only me and the thin man could get out of the cage. Using the fan to open it. Smart. But why the underdew? Mama had a scratchy map. A safe place with food. And when we came, Buzzer was already there. Old man was killed. You did good. Dobra, to jest chyba wyjście już, nie? Z tego pierdolnika. Czy jednak jeszcze nie? O Jezus. Czy teraz by mnie mieli na widelcu, nie? Jakby tutaj odpowiednio zasadzili swoich. Dobra, wyjeżdżamy tą samą drogą, co wtedy chyba uciekaliśmy, nie? Kurwa, zajebisty jestem. Zobaczcie, jaki konwój tam czeka. Witam. Dajcie. Sensownie to trzeba rozegrać. Dobra. To nas prowadzi do smażyciela, prawda? Tak. Co, o, tu mogę... A no tak, ja tu mogę rzucać miny. Dobra. Dobra, to nie jestem taki bezbronny. Ciekawe, czy oni wpadną na te miny. Kurde. Czekajcie, właśnie coś uwaliło w szyję, jakaś mróweczka. I to, ej, jeszcze ludzi z Krutusa nie mam wszystkich, tak by the way. Tutaj kogoś na początku mi brakuje? Dziwne. Bardzo dziwne. Dobra. Słuchaj, o kurwa, przeżyłeś to.
Na tym, że mina cię jakaś wysadzi. Nażrujcie się tych własnych min. Ławcie się nimi. O, coś tam trafiło. Wybornie. Wybornie. No come on, jedźcie prosto za mną. Prosto za mną, cwaniaki. Widzę, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale już dopniemy tego questa do końca. I spróbujemy. No dobra, została jedna fura z tego, co widzę. No już sobie odpuściła, dobra. Nie, ona jest już marzyciela. Nie w czarnym mieście. Prowadzę tutaj w błąd, Maciu. Tutaj jeszcze jakiś frajer. O Jezu, jakiś frajer spotkamy? Chyba nie. Co tam było? Nie, dobra, dobra, tam chyba kanister był, no. Nie będziemy tego sprawdzać, nie mamy na to czasu. Znaczy w sumie ludzie z Krotusa nie wiedzą, że to my, tylko że szakale, ale oni w sumie się wzajemnie nienawidzą, więc i tak czy siak będą strzelać. To jak rodzina, co? No. I travel alone. Max. Samemu jesteś prędzej czy później skazany na porażkę, nie? Aczkolwiek o rodzinę musisz się troszczyć. I to jest wtedy twój słaby punkt. Wiadomo, co przeciwnicy mogą zrobić z rodziną. Zresztą Max się już o tym przekonał. No tak, jesteśmy na miejscu. Żeby ten smażyciel nie strzelał, bo to my jesteśmy w tej bryce. A czy mam tutaj dotarł z naszą furą? Mam nadzieję, że tak. Tak po prostu sobie wyszliśmy, nie? Dobra. Ale nie ma tam paketa. To mnie bardzo martwi. Ale to już ogarniemy sobie w następnym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu. Udało się. No, także trzymajcie się i na razie.